Na początku myślałam, że to jest taki zwykły cmentarz, a tutaj się weszło i jest tak wiele różnych rzeczy, które zaskakują. O, tak. Czyli spotykamy się w tajemniczym ogrodzie, którego tajemnice próbujemy rozwikłać. Nie tylko młodzież jest zaskakiwana. Oto na przykład zaskoczony dojrzały człowiek. Bardziej, że w centrum i pszczoły są rzadko spotykane. Choć ostatnio mówią, że na dachach nawet pszczoły hodują. Wszędzie. W Warszawie, także wszędzie. Z dachu zeskakujemy na ziemię, bo tu trzeba działać. Dzisiaj znowu mogliśmy pracować przy rdestowcu. No, jeśli można powiedzieć, że pracuje się przy rdestowcu, po prostu pozbywaliśmy się tej gadziny z tego miejsca. Rdestowce to są takie rośliny, które są takimi szkodnikami i one zostały sprowadzone z Chin na statku i miały być ozdobą, a są problemem. I słuchajcie, zrobimy może w tym miejscu taką pryzmę, taki stos, żeby go tu poskładać, ok? Ok. Jak zwykle atmosfera w tym miejscu przypomina amazońską dżunglę. Ale nie tylko. Dwóch bohaterów wycina rdestowce w dużej bliskości z... no właśnie. Pracowaliśmy tutaj przy pszczołach, przy ulach i dla własnego bezpieczeństwa dostaliśmy takie, można powiedzieć, stroje. Wyglądają jak kosmonauci, ale myślę, że warto było. A propos pszczół, największe podekscytowanie wzbudza samo ich towarzystwo. Nie ma tutaj królowej, królowa została w ulu. Wprawdzie bez koronowanej głowy, jednak młodzież doświadczyła narodzin nowego członka społeczności pasiastych. Potem zobaczyliśmy pszczoły, które się też rodziły. Była dziura, taka jakby naklejona, z niej był taki plaster, z niej wychodziła pszczółka. No i wychodziła. Najpierw główka się wykrywała, później nóżka i później się schowała. W tym ulu widzimy, jak młode pszczoły w dużej ilości wygryzły się z tych komórek na ramkach pszczelich i one, jak tylko zrobiło się dziś odpowiednio ciepło, jak słońce naszło na ten ul, wyleciały na lot, taki lot rozpoznawczy, w żargonie pszczelarskim to się nazywa oblot. Lubię wąchać różne rzeczy i zapach miodu jest bardzo fajny i słodki. A następnie zrobiliśmy świeczki. A jak pachnie świeczka? Lizakami. Tajemnicę tajemniczego ogrodu objaśniał też Jarek. Jest gatunek, który wybitnie lubi światło, który jak się nazywa? Brawo, to jest modrzew. Popatrzcie, tu jak popatrzymy, to jest inaczej, nie? A to znaczy, że ten kawałek przyrósł w tym roku, urósł w tym roku dopiero. Podobne liście bardzo do buka, natomiast buk ma brzeg liścia gładki, natomiast tu jak widzicie mamy takie ząbki delikatne. To jest grab. Są tu piękne, duże drzewa i to jest fajne. Kiedy już wszystkie drzewa z imienia i nazwiska zostały przedstawione, nadszedł czas na tajemniczego nowego gościa. Sadziliśmy po konsultacjach z biologami i z właścicielami, sadziliśmy głogi. Głogi dlatego, że będzie to kolejne pożywienie dla ptaków, które tu zamieszkują, bo ten tajemniczy ogród jest i dla ludzi, i dla zwierząt. Żeby tu było ładnie, żeby różne zwierzątka podziemne miały gdzie mieszkać, no i żeby był świeży tlen. Jednak chcemy, żeby ta roślinka wyrosła, duża i no, też dla dobra. Nas z korzyściami to jest, więc jakby chcemy, żeby było jak najlepiej. Dokładnie, więc wydaje mi się, że to jest duża odpowiedzialność i że trzeba to zrobić jednak sumiennie, dobrze podlewać później, patrzeć, czy rośnie i no, żeby była zdrowa ta roślinka. To jeden z ważniejszych elementów pracy w tajemniczym ogrodzie. Budowanie odpowiedzialności za podejmowane tu działania. Projekt Święto Drzewa, Ogrody dla Klimatu realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG przy współpracy miasta Bielsko-Biała, Galerii Bielskiej BWA i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.